Tak jak opowiadałam, że bawiłam się szmatkami, dźwiękami, klockami i wszystkim, co tylko dało się w jakiś sposób wykreować, tak samo bardzo szybko zaczęłam się bawić słowem. To znaczy układać różne wierszyki, śpiewanki, wyliczanki, rymowanki. Byłam zawsze dyżurną poetką na wszystkie okazje. W mojej rodzinie zawsze powstawały jakieś okolicznościowe rymowanki na różne okazje. I też myślę, że w dużym stopniu te moje zainteresowania literackie późniejsze wzięły się z tego takiego kreatywnego stosunku do słowa. Dorota Gołaszewska jest warszawską poetką, którą poznałam zupełnym przypadkiem w szkole na Namysłowskiej, ponieważ tam nie tylko pracuje mój mąż, ale w tym czasie chodzili nasi synowie, zarówno mój, jak i Doroty. I tak się spotkałyśmy, poznałyśmy i powstał ten cykl pieśni do wierszy wybranych z tomiku podarowanego mi przez Dorotę. Lubię pisać muzykę do własnych tekstów, troszkę z powodu takiego, żeby mieć pełną odpowiedzialność po prostu zarówno za słowo, jak i za dźwięk. Troszkę być może ze strachu, ponieważ są utwory literackie, które uważam za wybitne i wspaniałe, do których nie odważyłabym się pisać muzyki. Myślę, że też jednym z powodów, dla których sięgnęłam do pieśni na głos i różne instrumenty, były właśnie przyjaźnie muzyczne ze śpiewakami i ich zapotrzebowanie na zupełnie nowe utwory i takie też inspirowanie mnie w kierunku pisania własnych tekstów, no bo to jest to, czego nie ma, tak? To są te zupełnie nowe pieśni, nie kolejna pieśń do słów Mickiewicza czy Kochanowskiego, tylko zupełnie nowe, w pełni oryginalne utwory. Thank you.
Skotopaska to jest takie staropolskie określenie, które oznacza tyle co krotochwila, czyli utwór o charakterze żartobliwym. A że ma być żartobliwy, to takie było zamówienie ówczesnego dyrektora warszawskich spotkań muzycznych, pana Władysława Słowińskiego, że ma być utwór o charakterze niepoważnym. Powiem szczerze, że było to dla mnie wyzwanie dosyć trudne, ponieważ utworów takich niepoważnych i humorystycznych stosunkowo niewiele mam w repertuarze i zawsze się lepiej czułam w molowych tonacjach, po prostu, krótko mówiąc. Ale podeszłam do tego w sposób sprytny, to znaczy wykorzystałam fragment tekstu, który powstał kiedyś, jak się w niego wczytać i wsłuchać, nie wiadomo, czym on jest. Podobnie nie wiadomo, kim jest Małmazja, ale na pewno jest to upersonifikowana postać, jest to postać jakiejś bohaterki. Jest to przykład takiego utworu, który sprawia wrażenie poważnego brzmienia, aczkolwiek jego treść nie jest poważna. Cykl o Małmazji składa się dotychczas z trzech utworów, być może będzie więcej, bo tego tekstu mam jeszcze więcej. Oprócz wspomnianego choralnego są dwa solowe, jeden na głos z fortepianem, bądź marimbą, bądź harfą i ostatni na zespół kameralny, sopran z zespołem kameralnym. Pierwszy był dosyć, powiedziałabym, chyba ważny dla mnie, był to utwór okolicznościowy, napisany na uroczystość 70-lecia urodzin profesora Esteniego, czyli równo 10 lat temu się to odbyło. Tam również zabawy słowne i gra słów w tym tekście obowiązuje, ale jest to inna konwencja niż w utworze chóralnym, ponieważ muzyka, która została dobrana do tego utworu, ona jest co prawda mojego autorstwa, ale jest to rodzaj pastiszu. Pastiszu różnych takich śpiewów operowych, właśnie arii, czy to barokowych, czy późniejszych. I ta muzyka brzmi kompletnie niepoważnie, natomiast poważne jest przesłanie tego utworu, które zawarte jest na samym końcu. Przesłaniem jest tekst, bo czym jest coś, co jest tylko na pokaz? Myślałaś wtedy, Małmazjo, o czym myślałaś wtedy, Małmazjo, o czym myślałaś wtedy, Małmazjo. Innym razem wszystko.